Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy ekspienie naszego, proszę ja was, wojownika. Od ostatniego czasu, czyli od ostatniego tygodnia, ekspiłem niewiele, jak widzicie. Skończyliśmy poprzedni odcinek z 69 levelem. No a dzisiaj zaczynamy z 69 levelem, z wbitym expem na poziomie mniej więcej 85%. Nie ekspiłem po drodze, w ogóle praktycznie chwilę sobie ekspiłem na aplikacji mobilnej, bo tak, to cały tydzień albo streamowałem, albo graliśmy razem z Matsem i Aurim w coś innego, tudzież w na przykład GTA, czy w inne tam takie, w Apexa, czy inne dziwne tam tytuły. No a Margonem sobie ekspiłem tylko troszkę w pracy na aplikacji mobilnej, co było w sumie i tak... Słabo się ekspiło generalnie, bo miałem jeszcze słaby ekwipunek. Ten tutaj, który widzicie, o, na 40 level jakieś gówno, 60 level, jakieś 62 ręka, 50 level, 58 level, jakieś tam dziwne gówno. Co zrobiłem? Kupiłem generalnie nowy ekwipunek, jak widzicie, głównie z kościeja. Unikatowy, bo stwierdziłem, że wydawanie na przykład 20 milionów na zbrojkę na 69 level z kościeja, którą zmienię za chwilę, jest bez sensu. A z drugiej strony trochę cierpię na brak funduszy aktualnie, także nie mogłem sobie pozwolić na jakieś większe zakupy. Kupiłem to, co byłem w stanie kupić, zostawiłem sobie jedynie pierek i naszyjnik, bo to w sumie jest dosyć takie, dosyć, no, jest to, powiedzmy, że para, która jest w stanie ze mną być przez jakiś tam czas, powiedzmy. Pamiętam, że na Tropidzielu ten pierek z 63 levela trzymałem chyba do 80 czy coś takiego, jakoś tak, bo żaden nie był w stanie go przebić tak naprawdę. No, ale co? Właśnie, w komentarzach osoby, niektóre w sumie polecały, żebym poszedł właśnie na Demlisze albo na Minotaury i tak dalej. Zostaniemy sobie trochę na Demliszach jeszcze. Minotaury są o tyle dla mnie niewygodne, że jest tam... co tam jest? W sumie tam nic nie ma tak naprawdę. Nie wiem, dziwnie mi się tam expi. Ten labirynt jest jakiś taki... Okej, witajcie z powrotem. Wybaczcie małe cięcie, ale musiałem szybko coś ogarnąć. Wracamy. O czym mówiłem? O czymś mówiłem. Zapomniałem, o czym mówiłem. Goddammit. Powinienem sobie za każdym razem za jakimś dłuższym cięciem sobie przypominać, puszczać coś tam, co zrobiłem i nie pamiętam. Goddammit. Ale o czymś tam mówiłem, chyba o ekwipunku, tak? O czymś tam, tak coś tam mi się tak zdaje, albo o, nie wiem, nie pamiętam. Mniejsza o to zacznę od nowa. Zmieniłem ekwipunek, jak widzicie, o tym chyba mówiłem właśnie. Cały z kościeja, tylko taki, bo pieniędzy mi trochę brakuje już teraz. I no, zdecydowałem się na jedną rękę i tarczę, bo nie ma półtora ręki żadnej na ten level, z tego co widziałem. Nad czym ubolewam strasznie. Muszę zobaczyć, czy ten zapechanie będzie jakiś takim w sumie półtora ręczny, bo mi się zdaje, że to była jakaś półtora ręka tam. Ale muszę tam zajść, zobaczyć i ogarnąć ewentualnie TPH, nazbierać, żebym to mógł kupić. A jak na razie się skupimy tutaj generalnie na ekspieniu dalej wojownika. Nie tutaj, wracamy się. Już nie pamiętam, jak tutaj był ten układ, chyba do góry bardziej, nie? Tu gdzieś coś, nie? Chyba w ogóle źle poszedłem. Cholera. Sekundę. Tutaj, tak? Jak ja tędy szedłem? Tędy? Coś tu? Aha. Naokoło, no tak. Trochę posiedzimy na tych demliszach jeszcze. Potem pójdziemy, chwila, w 70 level. Myślę, że na 70 levelu warto byłoby się już wybrać gdzieś indziej, nie? Bo te demlisze już teraz tak słabo troszkę z tym expem i w ogóle. A w ogóle widać ogromną różnicę teraz, jak włożyłem tą tarczę, jak... w ogóle jak zmieniłem te EQ. Ogromna różnica, jeśli chodzi o wydajność tego woja. Czy większość na przykład tutaj chyba obrażeń będę blokował, co? No może nie tak dużo, ale generalnie i tak jest ogromna różnica, jeśli chodzi o właśnie wydajność. No ale cóż, jeszcze zobaczymy, jak to będzie dalej działać, bo jeśli chodzi o wojownika, to mam do niego mieszane uczucia, ale ogólnie rzecz biorąc, po tych nowych umiejętnościach, to
powinno być wszystko ok. Jeszcze muszę ogarnąć umki tutaj na tym woju, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tylko że to sobie ogarnę za kamerą. Chyba że ktoś ma jakiś ogólnie pomysł, to może mi śmiało tutaj wpisać, co by tak, w co bym mógł iść, jeśli chodzi o właśnie umiejętności. Jakoś bardzo się to nie zmieniło, co to jest mnisi, fandarum, świąteczna, lala. Tylko że tych miłów jest tak mało, algule. Chyba na tym levelu to ja na RM-ie już chyba siedziałem trochę, jeśli chodzi o... co? O tropiciela. Pamiętam 75 level, miałem tą kuszę z chyba łowcy głów, czy jakoś tak to się nazywa, i tam siedziałem i tam cisnąłem wszystkich. Nie wiem, jak sobie poradzi tak naprawdę wojownik w tym przypadku, ale dobra, na razie ten odcinek jeszcze przyszły posiedzimy sobie na demliszach, a później pójdzie, zmienimy ekspowisko, myślę, czy jakoś tak się to ogarnie, nie wiem, zobaczymy. A swoją drogą muszę zobaczyć, jak tam, musiał sobie outfit zmienić, bo ten już mnie nudzi strasznie. Bo to jest zacisk, tu jest Tudur Utok, to tam byśmy musieli pójść chyba. Tam jest ta druga część tego ekspowiska, bo z zacisku przyszliśmy. 3%, no słabo z tym ekspem jest teraz. Plus jest taki, że nie muszę tak naprawdę używać już potek. Chociaż nie, myślę, że skończymy tutaj ten odcineczek, jak już dojdzie do tego momentu. Jeszcze te, powiedzmy, 5 minutek sobie tutaj posiedzimy i idziemy na inne ekspowisko, bo tutaj jest już słabo. Bardzo słabo. Dobiliśmy tam te kilka leveli i co tutaj mi się... Coś mi się tutaj, dobra. Ktoś mi męczy na Messengerze. O kurczę, tu mamy trochę wybitą miejscówkę niestety. No ale to nic. Zobaczymy, może akurat będą się respić. A jak nie, to chwilę poczekamy, zrobię jeszcze jedno cięcie i się wrócimy tam na górę. No ale to jest stanowczo już zbyt słabe ekspowisko dla nas. Musimy się przetransportować w jakieś inne miejsce, bo tutaj już jest słabo. Muszę zobaczyć swoją drogą też tego, questy jakieś na woju, tutaj na tym moim aktualnym, w sensie, czy nie ma coś na ten level, co warto byłoby zrobić, bo wiem, że z niektórych ogólnie, znaczy chyba Hero Questa nawet nie robiłem, kurczę, dlatego dla woja, także może warto byłoby zrobić. Pytanie, czy ja potrzebuję tego Hero Questa. Muszę zobaczyć, co tam ciekawego oferują te questy tak naprawdę, bo nie pamiętam totalnie. Zresztą one były zmienione strasznie. Jak ja robiłem jeszcze Hero Questa na tropiciela, to on wyglądał całkowicie inaczej. Teraz po jakimś czasie, po dwóch latach, dwa lata później, czy tam trzy lata później, one były zremasterowane, powiedzmy, na nowo zrobione, czy coś tam. Teraz się różnią tak bardzo między sobą, inne przedmioty dawają i tak dalej, także muszę sobie to obczaić, jak to tam wygląda. A właśnie, bo chyba wspominałem, ale nie dokończyłem. Proponowano mi, żebym tutaj sobie zaczął grać na nowym interfejsie, i tam pisałem, że te odcinki tutaj będą na tym nowym interfejsie, niemniej jednak one nie będą na tym nowym interfejsie i wybaczcie wszystkie osoby, które czekały na ten nowy interfejs i chciały, żebym grał na nowym interfejsie, bo generalnie no najprawdopodobniej nie pojawi się ten interfejs, z tego względu, że totalnie nie wiem, jak on działa, w sensie nie potrafię się w nim odnaleźć. Włączyłem go na chwilę w tym tygodniu ogólnie, przed nagrywkami, i miałem dołączyć do jakiegoś klanu tam na chwilę na moim tropicielu. I w momencie, kiedy ta osoba mnie zaprosiła do tego klanu, między innymi, to jest jedna z kilku rzeczy, przez które zrezygnowałem z tego interfejsu. No i w momencie, kiedy ta osoba mnie zaprosiła, to ja nie dostałem żadnego komunikatu w związku z tym, że ona mnie zaprosiła, ta osoba, do tego klanu. I totalnie nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć, w sensie, jak, gdzie szukać tego czegoś, jeśli chodzi o te zaproszenie, jak to tam działa w ogóle. Przechodziłem przez wszystkie zakładki z klanami, nie widziałem tego,
stwierdziłem, że już mam dosyć, bo już poprzednie kilka, znaczy swoją drogą, brak dodatków i rzeczy, które generalnie, do których się przyzwyczaiłem na tym interfejsie, tam to w ogóle nie działają, tam części nie ma nawet, także no niestety, jeśli ktoś czekał na ten interfejs nowy, to nie będzie go, wybaczcie, ale no nie będzie niestety go. A tutaj były jakieś takie te swoją drogą. Premium, co? Nie. Tutaj. Tu coś było gdzieś. O, właśnie, to. To chciałem zrobić i to chciałem ubrać. Aha, nie mogę. No dobra. No dobra. Także tego nowego interfejsu niestety nie będzie, bo się totalnie nie potrafię w nim odnaleźć. Może potem jakoś się to ogarnie, ale no niestety nie pasuje mi totalnie. Jakiś taki duży jest, zbyt duży i w ogóle dziwny taki. No. Dobra, moi drodzy, ten odcineczek będzie trochę krótszy niż 15 minut, bo generalnie już nie mam tutaj co robić. Jak widzicie, mi się demlisze skończyły, a exp tutaj leci jak krew z nosa. Dlatego muszę się przetransportować na inne ekspowisko i zobaczymy się w następnym odcinku, czyli już w czwartek. Ja was zapraszam bardzo serdecznie na Discorda, na Steama, na Twitcha i na wszelkie inne strony, które mam w opisie. Widzimy się w czwartek. Szerokości i do usłyszenia.